Codzienność. Szkoła, krótki odpoczynek, nauka, sen. I znów to samo. Popadamy w codzienną rutynę, z której często nie umiemy wyjść. Mimo częstej chęci ucieczki, nie robimy tego. Nie wiemy, co dzieje się dookoła nas. Nie interesuje nas to. Nasze życie jest po prostu szare. A gdyby tak... Jesteś wyjątkowy. Zacząć robić coś więcej. Potraktować wszystko z tej innej, lepszej strony. Przezwyciężać swoje lęki i słabości. Cześć! Motywacji nigdy za wiele, ale do rzeczy. Niedawno rozpoczęliśmy projekt Wejść do Gry, który, tak jak już pewnie się domyślacie, ma Was motywować. Dlaczego to robimy? Odpowiedź jest prosta. Niedawno zauważyliśmy, że bardzo dużo osób w naszym wieku jest obojętnym wobec otaczającego ich świata. Ograniczamy się tylko i wyłącznie do szarego życia, jakie zaprezentowaliśmy na początku filmiku. My chcemy to zmienić. Zorganizowaliśmy dwa wydarzenia, w którym uczestniczyło ponad 300 osób szukających motywacji w codziennym życiu. Pierwsza impreza była podzielona na trzy etapy. Wykład motywacyjny, warsztaty tematyczne oraz podsumowanie. Po wypełnionej ankiecie przez wszystkich beneficjentów wyniki były dla nas zaskakujące. Aż 89% osób zadeklarowało, że wydarzenie zmotywowało ich do dalszego działania. Natomiast 80% osób wyraziło chęć uczestnictwa w kolejnych wydarzeniach projektu Wejść do Gry. Na kolejnym motywacyjnym spotkaniu rozmawialiśmy m.in. o spełnianiu marzeń oraz dążeniu do wyznaczonego celu. Spotkaliśmy się również z dużym wsparciem lokalnej władzy. Nasze wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem prezydenta miasta Częstochowa, pana Krzysztofa Matyjaszczyka. Oraz honorowym patronatem Młodzieżowej Rady Miasta Częstochowa. Internetowo zmotywowaliśmy 20 tysięcy osób. A liczba ta wciąż wzrasta. Naszym głównym zadaniem będzie organizacja różnego typu wydarzeń i warsztatów, które mają zmotywować młodych ludzi do działania. Mamy również w planach dalszą działalność z naszymi beneficjentami. Organizację różnego typu happeningów. Oraz oczywiście promowanie swojej historii. Z różnych źródeł dowiedzieliśmy się również, że ekipa coachingowa Freeways, która przybyła na nasze wydarzenie, rozpoczyna niebawem projekt, który będzie realizowany przez naszych beneficjentów. Naprawdę serce rośnie, kiedy widzimy, że dokonaliśmy dużej zmiany w tak krótkim odstępie czasu. Pomyślmy, co może być za parę miesięcy. Obserwujcie nas na Facebooku i Snapchacie. Na pewno znajdziecie tam motywację na każdy dzień. Zapraszamy na następne wydarzenia. Żegna Was projekt Wejść do Gry.